Wir lesen zunächst 1. Mose 22 bis zum Schluss. Also da, wo wir aufgehört haben. Wir haben bis Vers 13, genau. Von Vers 3. Wir lesen 1. Mose 22 von Vers 13 bis zum Schluss. Przeczytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 22 rozdziału, od 13 wiersza do końca. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby. I mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi: Oto Milka urodziła synów Nachorowi, bratu twemu, Usa jego pierworodnego i Buza brata jego i Kemuela ojca Arama i Keseda i Haso i Pildasza i Jidlafa i Betuela. A Betuel zrodził Rebekę. Tych ośmiu urodziła Milka Nachorowi, bratu Abrahama. A nałożnica jego imieniem Reuma także urodziła Tebacha, Gahama, Tahasza i Machę. Wir wollen uns jetzt mit Gottes Hilfe noch einmal diesen Abschnitt angucken. Z Bożą pomocą chcielibyśmy jeszcze raz spojrzeć na ten urywek. Aber diesmal nicht so sehr den Glauben Abrahams betrachten. Ale tym razem nie będziemy go rozważali, patrząc z punktu widzenia wiary Abrahama, sondern hier ein Bild in Isaak von Jesus Christus sehen. Ale aby właśnie w tym urywku widzieć w osobie Izaaka obraz Jezusa Chrystusa. Und Abraham ist dann ein Bild von Gott dem Vater. A Abraham jest obrazem Boga Ojca. Vielleicht noch ein paar Dinge zu diesem Thema vorneweg. Może najpierw kilka rzeczy niezależnie od tego tematu. Der Jesus sagt einmal selbst im letzten Kapitel des Lukas Evangeliums. Sam Pan Jezus powiedział osobiście w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza, dass er ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf. Że on we wszystkich pismach im wyjaśniał, co dotyczyło jego osoby. Das heißt in den Propheten, to znaczy w prorokach, księgach proroków, in dem Gesetz, w zakonie, und auch in den poetischen oder geschichtlichen Büchern, a również też i w tych księgach historycznych i poetycznych. Das bedeutet, dass wir in jedem Bibelbuch etwas von Jesus Christus finden. To oznacza, że w każdej księdze biblijnej znajdujemy coś o Jezusie Chrystusie. Das kann mal in Handlungen sein. Może to być pokazane w czynach. Das kann mal in Personen sein. Może to być również też i w osobach. Das kann mal in Gegenständen sein. Może być to również i zobrazowane pewnymi przedmiotami. Auch mal in Tieren. Również też i w postaci zwierząt. Und manchmal macht Gott das ganz klar durch Zitate. A niektóre rzeczy Bóg całkowicie jasno pokazuje poprzez cytaty. Oder wenn es in den Evangelien heißt, auf dass die Schrift erfüllt würde. Albo przez to, że w Ewangeliach jest często napisane, aby wypełniło się Pismo. Das heißt, wir haben tatsächlich im Alten Testament viele Möglichkeiten, etwas von Jesus Christus zu finden. A więc to oznacza, że my rzeczywiście w Starym Testamencie znajdujemy wiele możliwości dowiedzenia się o Jezusie Chrystusie.
Und unsere Aufgabe ist es, danach zu suchen, zu forschen. A naszym zadaniem jest, aby właśnie szukać tych wskazówek, badać to. Wir müssen uns natürlich fragen, wonach wir forschen sollen. Najpierw oczywiście musimy postawić pytanie, za czym mamy szukać, albo czego szukać. Den Schlüssel dazu gibt uns Petrus im Petrusbrief. Klucz do tego daje nam właśnie Piotr w swoim liście. Wenn er sagt, dass wir im Alten Testament etwas finden von seinen Leiden und der Herrlichkeit danach. Bo on nam właśnie napisał, że w Starym Testamencie znajdujemy wzmianki o jego osobie i o jego cierpieniach. Das heißt, das Alte Testament spricht vorbildhaft. To oznacza, że Stary Testament przemawia do nas obrazowo. Besonders von den Leiden und den Herrlichkeiten des Herrn Jesus. A szczególnie jeśli chodzi o cierpienia i o chwałę Pana Jezusa. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel, den wir haben. I to jest koniec końców ten klucz, który posiadamy. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht anfangen zu spekulieren. Naturalnie musimy też bardzo uważać na to, abyśmy nie zaczęli spekulować. Sondern ich denke, auch dabei muss man sich leiten lassen von dem Geist Gottes. I ja uważam, że w tym względzie musimy uważać na to, aby dać się kierować przez Ducha Bożego. Aber das erste Mose 22 von Gott dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus spricht. Ale to, że ten rozdział 22 pierwszej Mojżeszowej mówi o Bogu Ojcu i Jego Synu Jezusie Chrystusie, steht außer Frage. To na pewno nie podlega podważeniu. Obwohl nirgends im Neuen Testament auf diese Begebenheit Bezug genommen wird. Pomimo tego, że nigdzie w Nowym Testamencie nie jest nawiązane do tego zdarzenia. Aber schon seit hunderten von Jahren ist das klar. Ale już od setek lat jest to całkowicie jasne. Und wer sich die damaligen Bilderbibeln im Mittelalter anguckt, bo nawet wtedy, gdy były tworzone Biblie w obrazkach w średniowieczu, der weiß, dass man diese Begebenheit von der Opferung von Isaak, to możemy zauważyć, że to zdarzenie ofiarowania Izaaka immer als Bild daneben gemalt hat, wo Jesus Christus am Kreuz hängt, jest zawsze zobrazowane w postaci obrazku obok obrazka przedstawiającego ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Und daneben, wo Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. I również obok tego, gdy Mojżesz wywyższył na pustyni węża. Also von Anbeginn, von Anfang an muss den Christen klar gewesen sein. A więc to oznacza, że od samego początku chrześcijanom było to jasne, dass wir hier nicht nur ein geschichtliches Ereignis haben, że mamy przed sobą w tym rozdziale nie tylko opis zdarzenia historycznego, sondern eine gewaltige prophetische Schau. Ale tutaj oglądamy obraz bardzo wielki i proroczy, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, wskazujący na Jezusa Chrystusa, na Syna Bożego. Das ist auch völlig verständlich. I to jest całkowicie zrozumiałe. Denn es gibt für Gott nichts Größeres. Dlatego, że nie ma dla Boga niczego większego. Ich habe das gestern schon erwähnt. Wczoraj już o tym wspomniałem. Als wenn sich die Gläubigen mit seinem Sohn beschäftigen. Jak właśnie taka sytuacja, że ludzie wierzący zaczynają zajmować się jego synem. Ich war der Vater selbst hat euch lieb. Nieprawdaż? Przecież ojciec sam was umiłował. Weil ihr mich geliebt habt. Dlatego, że wyście mnie umiłowali. Und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. I żeście uwierzyli, że ja wyszedłem od Boga. Und so haben wir hier ein gewaltiges Vorbild auf das Werk am Kreuz von Golgatha. I tak w tym rozdziale oglądamy potężny, wspaniały obraz tego dzieła, które zostało dokonane na krzyżu Golgoty. Und zwar in einer einzigartigen Art und Weise. A mianowicie w jedyny w swym rodzaju sposób. Denn hier werden uns ein paar Dinge beschrieben, die finden wir bei keinem anderen Vorbild im Alten Testament. Dlatego, że tutaj są zobrazowane takie niektóre zdarzenia, które nigdzie w innych obrazach Starego Testamentu nie są wzmiankowane. Wir werden uns das gleich angucken. Wkrótce będziemy się tym zajmowali. A wir lernen hier noch etwas ganz Wichtiges. Ale jeszcze wcześniej musimy się nauczyć innej bardzo ważnej rzeczy.
dass das Alte Testament nicht nur bloße Geschichtsschreibung ist. Że Stary Testament to nie tylko jest pusty opis historyczny. Das heißt, im Alten Testament wird nicht nur Begebenheit an Begebenheit gesetzt. To nie, to właśnie oznacza, że w Starym Testamencie nie tylko, że jest przedstawione zdarzenie następujące po poprzednim zdarzeniu, sondern die Reihenfolge bestimmter Ereignisse, ale również też i jest pokazana kolejność pewnych zdarzeń und der Inhalt bestimmter Ereignisse, ale również pokazana jest w Starym Testamencie zawartość albo treść tych poszczególnych zdarzeń. Besitzen immer eine geistliche Sprache und Bedeutung. I wszystkie te rzeczy mają swój własny język, który przemawia do nas, i wszystkie one mają swoje własne znaczenie dla nas. Das klang jetzt gerade kompliziert. Das klang jetzt gerade etwas schwierig. To może to wszystko, co teraz powiedziałem, brzmiało troszeczkę skomplikowanie. Anders ausgedrückt. Ale innymi słowy mogę to tak powiedzieć. Gott verändert schon mal die Reihenfolge, wenn es für eine geistliche Belehrung nötig ist. Bóg czasami zmienia kolejność zdarzeń, aby, jeśli to jest konieczne, w pouczeniu duchowym zadziałać w ten sposób na nas. Gott lässt auch schon mal Dinge absichtlich weg, wenn es für eine geistliche Bedeutung notwendig ist. Jeżeli dla znaczenia duchowego jest to rzeczą konieczną, Bóg przemilcza też i pewne zdarzenia. Die Bibelkritiker sagen, dann sind dort Fehler im Text. A krytycy biblijni twierdzą, że w tekście biblijnym są błędy. Sie haben einfach nicht verstanden, worum es in der Bibel geht. Bo oni po prostu nie zrozumieli tego, o co w całej Biblii chodzi. Sie können es auch gar nicht verstehen. Dlatego, że oni w ogóle nie są w stanie tego zrozumieć. Denn der natürliche Mensch kann nicht verstehen. Dlatego, że naturalny, cielesny człowiek nie jest w stanie zrozumieć, was die geistlichen Schönheiten im Wort Gottes sind. Jak wspaniałe są te duchowe piękności zawarte w Słowie Bożym. Der das alles nicht verstehen kann. A ponieważ ten człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego zrozumieć, versucht es mit Widersprüchen zu beschreiben. Próbuje to określać jako sprzeczności. So eine Veränderung der zeitlichen Reihenfolge finden wir hier nicht. Ale tego rodzaju zmienienie kolejności wydarzeń tu w tym rozdziale nie znajdujemy. Aber wir finden sie sogar im ersten Buch Mose. Ale tego rodzaju zmianę kolejności wydarzeń możemy stwierdzić w pierwszej księdze Mojżeszowej. Ich will nur kurz das Beispiel nennen, um es klar zu machen. 1. Mose 10 und 11. Aby to wyjaśnić, spójrzmy krótko do 1. Mojżeszowej 10 i 11 rozdział. Wir werden auch verstehen, warum Gott die Reihenfolge geändert hat. I na pewno szybko to zrozumiemy, dlaczego Bóg tutaj zmienił kolejność. Guck mal, in 1. Mose 10 heißt es dreimal. Spójrz, w 10. rozdziale 1. Mojżeszowej 3 razy jest napisane. In Vers 5. W 5. wierszu. In Vers 20. W 20. wierszu. Und in Vers 31. I w 31. wierszu. Dass sich die Völker nach ihren Sprachen auf der Erde verteilten. Że wszystkie narody według ich języków mieściły się na całej ziemi. Aber die Sprachverwirrung hast du erst in 1. Mose 11 bei dem Turmbau zu Babel. A przecież zmieszanie tych języków jest opisane dopiero w 11. rozdziale, gdy mowa jest o wieży Babel. Das heißt, die zeitliche Reihenfolge ist eigentlich klar. A to pokazuje, że ta kolejność czasowa oczywiście jest dla nas jasna. Erst 1. Mose 11, dann 1. Mose 10. Najpierw powinno chronologicznie być opis 11 rozdziału, a potem zdarzenia z 10 rozdziału. Warum macht Gott das? I teraz możemy się zapytać, dlaczego Bóg tak to uczynił? Ich muss das kurz erklären, damit wir verstehen, wie das Alte Testament geschrieben und aufgebaut ist. Muszę to krótko teraz wyjaśnić, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób jest zapisany Stary Testament i jaki jest jego układ. Wir gucken uns Vers 25 und 26 von 1. Mose 10 an.
Spójrzmy w tym 10 rozdziale na 25, 26 wiersz. Heber hatte zwei Söhne, die wurden ihm geboren, Peleg und Joktan. Czytamy o tym, że Heberowi urodziło się dwóch synów, Peleg i Joktan. Das ist noch nichts Ungewöhnliches. Nic w tym nadzwyczajnego. Und dann heißt es in Vers 26 und Joktan zeugte. A następnie w wierszu 26 czytamy, a Joktan zrodził. Und er wird der Stammbaum der Linie Joktans beschrieben. I potem jest ta linia Joktama opisana. Peleg wird nicht mehr erwähnt. A nie jest już w ogóle wzmiankowany Peleg. Ist das nicht seltsam? Czy to nie jest coś szczególnego? Hat Peleg keine Nachkommen gehabt? Czy Peleg nie miał potomstwa? Doch pass auf, diese ganzen Linien, das sind alles die Linien des Fleisches, sie laufen jetzt in den Turmbau zu Babel hinein. Spójrz, wszystkie te linie, które tutaj są opisane, to są te linie cielesne, które zdążają w kierunku budowy wieży Babel. Sie beschreiben uns den Hochmut des natürlichen Menschen ohne Gott. Które opisują nam tą pychę naturalnego, cielesnego człowieka, który próbuje swoje życie układać bez Boga. Und dann beschreibt Gott die Folgen dieses Hochmutes. A potem Bóg właśnie opisuje następstwa tej pychy. Das eine ist, dass es plötzlich verschiedene Sprachen gab. Z jednej strony to, że nagle powstały na ziemi różnorodne języki. Das zweite ist, dass sie auf der ganzen Erde verteilt wurden. Drugie to to, że wszystkie te wszyscy ludzie na całej ziemi podzielili się i rozmieścili na ziemi według swoich języków. Und das dritte eigentlich das erste. A trzecie, a to w zasadzie powinno być pierwsze. Ist das, was Vers 6 am Ende sagt. To, co pod koniec szóstego wiersza czytamy. Ihnen wird nichts mehr verwehrt werden, was sie so tun, ersinnen. W 11 rozdziale pod koniec 6 wiersza teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Ich denke, bis hierhin ist alles klar. Ja myślę, że to jest dla nas wszystkich teraz jasne. Und dann passiert was Interessantes in Vers 16. Że zdarza się to, co jest rzeczą interesującą w wierszu 16. Da wird Heber plötzlich wieder erwähnt. Znowu tutaj jest Heber wymieniony. Und jetzt wird gesagt, dass er einen Sohn hat. I teraz jest napisane, że on miał syna. Und scheinbar nur einen Sohn. I prawdopodobnie tylko jednego syna. Und Heber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Und dann kommt ab Vers 18 die Stammeslinie von Peleg. A od wiersza 18 ta linia rodowodu Pelega jest przedstawiona. Und diese Linie führt nach Abraham. I ta linia prowadzi do Abrahama. Es geht weiter nach Isaak. I dalej przechodzi na Izaaka. Es geht weiter zu Jesus Christus. I dalej prowadzi do Jezusa Chrystusa. Nicht wahr? Es wird zuerst das Natürliche beschrieben, das Prinzip in der Bibel. A więc najpierw te rzeczy naturalne, te zasady w Biblii zostały opisane. 1. Mose 10, was in dem Turmbau zu Babel endet. To, co jest opisane w pierwszej Mojżeszowej w 10 rozdziale, co prowadziło do tego, aby była wybudowana wieża Babel. Und dann wird das Geschlecht des natürlichen Menschen einmal abgeschnitten. I nagle urywa się ten rodowód tego cielesnego, naturalnego człowieka. Sie haben keine Hoffnung, sie haben keinen Gott. Bo oni nie mają żadnej nadziei, oni żyją bez Boga. Diese Linie ist einmal knallhart zu Ende. I ta linia jasno się kończy. Und endet in der ewigen Verdammnis. A kończy się tym wiecznym potępieniem. Aber dann greift Gott eben diese neue Linie, diese Linie Pelex auf. Ale potem Bóg zaczyna działać z tą nową linią Pelega. Die Linie seines Sohnes. Czyli linią swojego syna. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Gott hier die Reihenfolge ändern musste. I teraz może zrozumieliśmy, dlaczego Bóg zmienił kolejność tych rozdziałów. Wegen der geistlichen Belehrung, die Gott uns in diesen Kapitel 10 und 11 geben möchte. Z powodu tego duchowego pouczenia, jakie Bóg chciał nam przekazać, jakie płynie z tych 10 i 11 rozdziału.
Dass es zwei Linien auf dieser Erde gibt. Że na tej ziemi w zasadzie są tylko dwie linie ludzi. Die Linie des Menschen, des Hochmuts ohne Gott, ohne Jesus. Linia ludzi w pysze i w ciele swoim żyjący bez Boga. Und die Linie seines Sohnes. I linia jego syna, die nie enden wird. Która nigdy się nie zakończy. Wenn du noch zu dieser ersten Linie gehörst, a więc jeżeli ty jeszcze należysz do tej pierwszej linii, dann tu das, was das Neue Testament dir sagt, to uczyń to, co tobie radzi Nowy Testament, tu buße, pokutuj, bekenne deine Sünden, wyznaj zaraz twoje grzechy, damit du dieser Linie Pelex, dieser Linie Christi zugerechnet wirst. Abyś był doliczony do tej linii Pelega, czyli linii Chrystusowej. Eine ganz ernste geistliche Belehrung hier in dem Buch der Anfänge. Bardzo poważne i dobitnie mówiące pouczenie płynące z tej księgi początków, czyli pierwszej Mojżeszowej. Ohne Gott. Bez Boga. Und wenn dir alles gelingen würde auf dieser Erde. Nawet jeżeli by ci wszystko się na tej ziemi udawało, bist du ewig verloren. To idziesz na wieczne zatracenie. Eine ernste Sache. A jest to bardzo poważna sprawa. Also wir merken, Gottes Geschichtsschreibung ist wahr. A więc zauważamy, że pisanie historii przez Boga jest jak najbardziej prawdziwe. Aber die Reihenfolge ist nicht nur chronologisch festgelegt. Ale ta kolejność tych zdarzeń nie zawsze jest chronologicznie zapisana. Sondern ich sage mal moralisch. Ale ja bym powiedział, że jest przedstawiona według moralności. Geistlich, duchowo przedstawiona, hinweisend auf seinen Sohn. I zawsze wskazująco na jego syna. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Mógłbym przytoczyć następne przykłady. Aber wir wollen zu unserem Kapitel kommen. Ale my powinniśmy zająć się naszym rozdziałem. Denn da werden wir zum Schluss lernen, dass Gott sogar Dinge weglässt. Bo pod koniec tej godziny na pewno nauczymy się tego, że Bóg świadomie pewne rzeczy przemilcza, damit es in einer besonderen Weise von seinem Sohn spricht. Aby w szczególny sposób przemówić do nas na temat jego albo w jego synu. Wahrscheinlich etwas, was bisher wenigen aufgefallen ist. Na, prawdopodobnie niewielu wam to podpadło albo niewielu z was to zauważyło. Obwohl man diese Geschichte hier schon so oft gelesen hat. Pomimo tego, że żeście tą historię już tyle razy czytali w życiu. Und vielleicht auch so gut kennt. I może tak dobrze ją znacie. Nun ist es klar, dass hier die Rede ist von Gott dem Vater. I tak jest to rzeczą jasną, że mowa w tym rozdziale jest o Bogu Ojcu. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Weź twojego syna, twojego jedynaka, którego ty masz. Ich habe das eben etwas ungenau formuliert. Poprzednio troszeczkę niedokładnie to sformułowałem. Zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham erst zwei Söhne. W tym czasie, gdy to Bóg do niego mówił, to Abraham miał tylko dwóch synów. Eben den verstoßenen Ismael. Mianowicie tego wygnanego Ismaela. Und den Sohn der Verheißung Isaak. I tego syna obietnicy Izaaka. Und alle weiteren Söhne bekam erst später. 1. Mose 25 zeigt das. A wszystkich pozostałych synów on otrzymał troszkę później, co możemy przeczytać pod koniec 25 rozdziału. Ich bin davon überzeugt, dass Gott das extra so gemacht hat. Ale ja jestem przekonany, że Bóg tak to wszystko specjalnie uczynił. Damit er hier tatsächlich von dem einzigen Sohn sprechen kann. Aby rzeczywiście mógł mówić tutaj o tym jedynym jego synu. Denn Ismael war verstoßen. Dlatego, że Ismael już był wygnany. Und zählte dann nach dem jüdischen Gesetz gar nicht mehr als Sohn. I według zakonu żydowskiego również nie zaliczał się do tej rodziny jako syn. So ist das also absolut wahr, was hier steht, nimm deinen einzigen Sohn. I dlatego jest to absolutnie prawdą, co tutaj jest napisane, weź twojego jedynego albo jedynaka twego. Und gleichzeitig ein Hinweis auf Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes. A jednocześnie te słowa są wskazówką na Jezusa Chrystusa jako tego odwiecznego Syna Bożego. Davon bin ich felsenfest überzeugt. O czym jestem bardzo mocno przekonany.
dass Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt der Sohn Gottes gewesen ist. Że Jezus Chrystus już przed założeniem świata był Synem Bożym. Als der ewige Sohn Gottes. Jako ten odwieczny Syn Boży. Wir finden das hier versteckt in diesen Versen. My możemy to wszystko stwierdzić tak w ukryty sposób przedstawione w tych wierszach. Und dass es diesen Sohn schon gab, bevor er geboren worden ist. A to, że ten Syn istniał zanim bevor Jesus Christus geboren worden ist. Zanim Jezus Chrystus później na ziemi się narodził, machen zwei Stellen ganz klar. Dwa miejsca całkowicie jasno to pokazują. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Czytamy na samym początku, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Na początku stworzył Bóg nieba i ziemię. Und hier verstehen sogar die Juden, dass Gott schon vor der Schöpfung einen Sohn gehabt haben muss. I to nawet Żydzi rozumieją, że na samym początku Bóg musiał mieć syna. Denn das Wort schaffen steht in der Einzahl. Bo to słowo stworzył jest zapisane w liczbie pojedynczej w oryginale. Das Wort Gott steht in der Mehrzahl. A słowo Bóg jest zapisane w oryginale hebrajskim w liczbie mnogiej. Wenn man jetzt weiß, dass der Jude sogar unterscheidet zwischen Einzahl, Zweizahl und Mehrzahl, also mehr als zwei. I weźmy to pod uwagę, że Żydzi rozróżniają liczbę pojedynczą, liczbę podwójną, gdy jest dwóch, i liczbę mnogą, gdy jest więcej niż dwóch. Haben wir hier den ersten Hinweis im ersten Vers der Bibel, dass Gott mindestens aus drei Personen bestehen muss. To w tym pierwszym wierszu Biblii mamy pierwszą wskazówkę, że Bóg musi się osoba bóstwa musi się składać co najmniej z trzech osób. Es ist völlig unverständlich, dass es Leute gibt, die sagen, Gott hatte vor Grundlegung der Welt keinen Sohn. Jest to całkowicie niezrozumiałe, że mogą być na ziemi tacy ludzie, którzy twierdzą, że w momencie stworzenia Bóg nie miał syna. Wir haben dafür keinen Hinweis in der Heiligen Schrift. A na to nie znajdujemy żadnej wskazówki w całym Słowie Bożym. Ich bringe das zweite Beispiel in 1. Mose 19. Chciałbym przytoczyć jeszcze drugi przykład z pierwszej Mojżeszowej z 19 rozdziału. Vers 24. 24 wiersz. Und der Herr ließ von dem Herrn aus dem Himmel Feuer und Schwefel regnen. W oryginale jest napisane: wtedy Pan spuścił od Pana na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Sam Pan z nieba u nas jest na końcu dodane. Ich glaube, bei diesem Ausdruck gibt es keine Fragen mehr. Ja myślę, co do tego wyrażenia nie ma żadnych pytań. Der Herr ließ von dem Herrn. Że Pan spuścił od Pana. Es waren mindestens zwei Personen der Gottheit dort zugegen. A więc co najmniej dwie osoby bóstwa były obecne przy Bogu. Anders können wir diesen Vers nicht verstehen. Bo inaczej byśmy tego wiersza nie potrafili zrozumieć. Das heißt, hier wird ganz klar in den ersten Kapiteln der Bibel gezeigt, dass Gott einen Sohn hatte. A więc to jasno wskazuje w pierwszych rozdziałach Biblii, że Bóg miał syna. Und zwar bevor Jesus Christus als Mensch der Sohn Gottes geworden ist. I to mianowicie zanim Jezus Chrystus jako człowiek tutaj na ziemi się objawił. Der Herr erklärt das den Juden selbst. A Pan sam nawet to wyjaśniał Żydom, gdy był na ziemi. Wie konnte David ihn den Herrn nennen, wenn er gleichzeitig Sohn Davids war? Mówiąc do nich takie słowa, jak Dawid mógł nazwać Pana Panem, skoro on był jego synem? Ja, es gibt nur eine Antwort. Tak, na to jest tylko jedna odpowiedź. Der Jesus war von Anfang an der ewige Sohn Gottes. Że Pan Jezus od samego początku był tym Synem Bożym. Und er wurde Sohn des Menschen. I on stał się Synem Człowieczym. Gezeugt von einer Jungfrau. Poczętym przez Pannę. Oder nein, Entschuldigung, geboren von einer Jungfrau, gezeugt von dem Heiligen Geist. Przepraszam, poczętym przez Ducha Świętego i urodzonym przez Pannę. Was wir gestern gesehen haben, der Same der Frau, ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Wczoraj żeśmy mogli to oglądać, że on stał się tym nasieniem niewiasty. Całkowicie nadzwyczajne wyrażenie.
Und so zeigt Gott uns also in Vers 2 von Kapitel 22, dass er einen Sohn hatte. I tak Bóg nam w drugim wierszu tego 22 rozdziału pokazuje, że on miał syna. In der Tat einen einzigen. I w rzeczywistości jedynaka swego, den er lieb hatte. Którego umiłował. Und diesen Sohn i tego syna gab Gott. Bóg darował. Und vielleicht wird uns das jetzt noch viel, viel größer, dass Abraham hier als der Handelnde beschrieben wird. I może właśnie teraz będzie nam o wiele większym Abraham jako ten, który zaczął działać. Natürlich, zum einen zeigt es uns seinen Glaubensgehorsam. Naturalnie to pokazuje w pierwszym rzędzie jego posłuszeństwo we wierze. Aber zum anderen zeigt es uns etwas von der unbeschreibbaren Liebe Gottes. Ale z drugiej strony pokazuje nam tą nieopisaną miłość Bożą. Guck mal, was Gott alles hier selbst macht. Spójrz na to, co Bóg sam tutaj dokonał. Wir bleiben mal hier bei dieser Sprache. Er sattelt den Esel. Zostańmy przy tym sposobie wyrażania się, jaki tutaj znajdujemy. Osiodłał osła swego. Er nimmt die Knaben. Wziął ze sobą dwóch ze sług swoich. Und besonders er nimmt Isaak, seinen Sohn. A następnie i wziął syna swego Izaaka. Dann spaltet Gott das Holz zum Brandopfer. A następnie narąbał drew na całopalenie. Und dann macht Gott sich auf. A następnie Bóg wstał. Und dann gehen sie beide gemeinsam diesen Weg. A potem razem poszli tą drogą. Das lesen wir hier zweimal. I to, jak mówiliśmy, dwukrotnie tutaj czytamy. Und dann baut Gott den Altar. A następnie Bóg zbudował ten ołtarz. Und dann Gott schichtet Gott das Holz. Następnie Bóg ułożył drwa na ołtarzu. Und dann legt Gott seinen Sohn auf den Altar. I Bóg położył na tym ołtarzu swojego syna. Und dann opfert Gott seinen Sohn. I Bóg ofiarował swojego syna. Und dann gibt es keine Stimme aus dem Himmel, die sagt stopp. Ale w tym momencie nie było żadnego głosu z nieba, który by powiedział stop. Dann vollzieht Gott das Opfer an seinem Sohn. Bóg dokończył ofiarowania swojego syna. Ich glaube, wir kriegen ein klein wenig einen Eindruck davon, was Gott alles getan hat für dich und für mich. Myślę, że tutaj troszeczkę możemy to zrozumieć, czego Bóg dokonał dla mnie i dla ciebie. Es ist für mich völlig unverständlich. Dla mnie jest to całkowicie rzecz niezrozumiała. Aber diese Verse geben hier einen Einblick in das liebende Herz Gottes. Ale te wiersze dają nam tutaj wgląd w te miłujące serce Boże. Weißt du, was hier fehlt? Czy wiesz, czego tutaj brakuje? Wir lesen nichts über die Gefühle eines Abraham. Nie czytamy tu nic o uczuciach Abrahama. War Abraham ein so kalter Mann, den das gar nicht berührte, was dort passierte mit seinem Sohn? Czy Abraham był tego rodzaju zimnym człowiekiem, którego nic nie wzruszało, co ma się stać z jego własnym synem? Ganz sicherlich nicht. Z całą pewnością nie. Aber hätte Gott uns etwas über die Gefühle eines Abraham beschrieben? Ale gdyby Bóg nam tutaj opisał uczucia Abrahama, was hätten wir gemacht? Co my byśmy uczynili? Wir hätten das auf die Gefühle Gottes übertragen. My byśmy to wtedy przenieśli na uczucia Boga. Weißt du, dass wir im Alten Testament nicht einen einzigen Hinweis auf die Gefühle Gottes finden? Czy wiesz, że w Starym Testamencie ani jednej wskazówki nie znajdujemy mówiącej o uczuciach Boga? Wenn es um das Opfer seines Sohnes geht? Jeśli chodzi o ofiarowanie jego własnego syna? Das ist für mich hier etwas, was Gott extra nicht erwähnt hat bei Abraham. To dla mnie jest wyjaśnienie tego, dlaczego Bóg tu specjalnie nic nie wzmiankował o uczuciach Abrahama. Obwohl Abraham sicherlich Gefühle gehabt hat wie jeder Vater. A z całą pewnością Abraham miał swoje własne uczucia, jak każdy zresztą ojciec. Aber Gott erwähnt sie nicht. Ale Bóg je nie wymienia. Damit wir sie nicht auf Gott übertragen. Abyśmy nie przenieśli tych uczuć na osobę Boga und Gott auf den Boden einer menschlichen Person erniedrigen. I Boga nie postawili na jednym poziomie z człowiekiem. Wir haben hier den heiligen Gott und Vater. Bo mamy przed sobą tego świętego Boga Ojca,
der das größte gab, was er hatte. Który dał to, co było największym, największe, co posiadał. Wir werden nie verstehen können, was Gott empfunden hatte. I nigdy tego nie zrozumiemy, co Bóg musiał odczuwać. Kannst du verstehen, was Gott empfunden hat, als man seinen Sohn in eine Futterkrippe legte? Czy ty rozumiesz to, co Bóg musiał odczuwać, gdy jego własnego syna położono w stajni do żłobu? In den niedrigsten Platz, den es auf dieser Erde damals gab? Do tego najniższego miejsca, jakie w ogóle można sobie wyobrazić na ziemi? Weil in der Herberge kein Raum gewesen ist? Z tego powodu, że w gospodzie nie było miejsca dla niego. Wir können es nicht verstehen. Nie jesteśmy w stanie to zrozumieć. Wir können auch nicht verstehen, dass die Menschen nicht erkannt hatten, wer dort geboren worden ist. Nie możemy tego też i zrozumieć, że ludzie tego nie poznali, kto tam się narodził. Wir können auch nicht verstehen, was das für Leiden waren, als man seinen Sohn von Beginn an ablehnte. Nie możemy tego zrozumieć, jakiego rodzaju to były cierpienia, gdy jego syna od samego początku nie chciano znać. Gott wusste das alles im Voraus. A Bóg wszystko o tym wiedział już z góry. In diesem Bild hinkt Abraham etwas hinterher. I właśnie w tym względzie obraz Abrahama pozostaje tutaj w tyle. Abraham wusste nicht, was passieren würde. Bo Abraham nie wiedział, co się wydarzy. Er sagt deswegen einmal, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. I to dlatego on tutaj powiedział, że Bóg sobie upatrzy jagnię na całopalenie. Abraham war überzeugt, dass Gott ihn wie das Gott Isaak wieder aus den Toten auferwecken würde. Abraham był całkowicie o tym przekonany, że Bóg mu z martwych wzbudzi Izaaka. Und das Interessante ist, dass Abraham genau davon überzeugt war. To jest najbardziej interesujące, że Abraham dokładnie o tym był przekonany. Was Gott auch tatsächlich gemacht hat. Co Bóg w rzeczywistości też i tak uczynił. Denn Gott hat seinen Sohn aus den Toten auferweckt nach dem Werk. Bo Bóg swojego syna z martwych wzbudził po dokonanym przez niego dziele. Also man verspürt, in welch einer heiligen Atmosphäre das hier geschrieben ist. A więc na pewno czujemy, w jak świętej atmosferze wszystko to tutaj jest opisane. Und am Anfang gingen sie den Weg zusammen. A na początku szli tą drogą razem. Auch der Weg mit den Knaben zusammen. Również i tą drogą razem z tymi sługami szli razem. Was sicherlich auch von dem öffentlichen Zeugnis des Herrn Jesus hier auf dieser Erde spricht. Ta droga ze sługami obrazowo wskazuje na te publiczne świadectwo, jakie Pan Jezus składał w czasie swojego życia na ziemi. Wo ihn auch zum Teil die Jünger und andere begleiteten. Gdy towarzyszyli mu uczniowie, a częściowo też i inni ludzie. Aber es sollte einmal der Moment kommen. Ale miał kiedyś nastać ten moment czasowy, wo er die letzten Schritte seines Weges völlig alleine gehen würde. Gdy on ostatnie kroki swojego życia na ziemi pójdzie całkowicie samotnie. Allerdings in Gemeinschaft mit seinem Vater. Ale na pewno w społeczności ze swoim ojcem. Wir finden das im Johannesevangelium, dass der Herr selbst sagt. My to czytamy w Ewangelii Jana, że sam Pan powiedział. Aber der Vater ist bei mir. Ale ojciec jest ze mną. Also dieser Abschnitt hier zeigt uns etwas Großartiges bei diesem Opfer. Ten przeczytany urywek pokazuje nam coś nadzwyczajnego w tej sprawie ofiarowania. Dass Gott selbst unendlich viel getan hat. Że Bóg sam osobiście nieskończenie wiele uczynił. Es ist ein Brandopfer, das hier dargebracht werden sollte. Tam miała być złożona ofiara całopalna. Es war ein blutiges Opfer. Była to ofiara krwawa. Aber es diente zur Herrlichkeit Gottes. Ale ona miała służyć ku chwale Bożej. Ich sage einmal, der Hauptgrund, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha starb. Ja bym to tak powiedział, że głównym powodem tego, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu Golgoty, das war um die Ehre seines Gottes und Vaters wiederherzustellen. To było po to, aby znowu przywrócić chwałę Bogu Ojcu. Die so verunehrt worden ist durch die vielen Sünden und durch die Sünde in dieser Welt. Który tak bardzo został zniesławiony tymi wieloma grzechami, a w ogóle poprzez sam grzech, jaki wszedł na ziemię.
Und das war sein vornehmlichstes Werk, auch am Kreuz von Golgatha. I to był, to było to dzieło najwspanialsze, najwznioślejsze, pomimo tego, że odbywało się na drzewie krzyża. Es spricht von dem vollkommenen Wohlgeruch. I ono mówi obrazowo o tym o tej doskonałej woni przyjemnej, jaka wstąpiła. Von seinem Sohn hier auf dieser Erde. Z jego syna tutaj na tej ziemi. In seinem Leben und in seinem Sterben. I to zarówno woń wstępująca z jego życia na tej ziemi i z jego śmierci. Aber der Herr Jesus war auch das Sünd- und das Schuldopfer. Ale Pan Jezus również był tą ofiarą za grzech i za winę. Der gestorben ist am Kreuz von Golgatha wegen unserer Sünden. Który zmarł na krzyżu Golgoty również też i za nasze grzechy. Wegen unserer Schuld. Z powodu naszej winy. Aber das haben wir nachher dargestellt in dem Widder. Das haben wir nachher dargestellt in dem Widder, in dem Stier. Oder? A to mamy w tym rozdziale później zobrazowane w postaci tego barana. Denn der in diesem Gestrüpp festhing mit seinen Hörnern. Który uwikłał się swoimi rogami w tych gęstych krzakach. Und das Gestrüpp, dieses missgebildete Holz, das spricht von unserer menschlichen sündigen Natur. A te tak powikłane, te gęste krzaki, to obrazowo wskazują na naszą ludzką, grzeszną naturę. Warum nahm Abraham diese Knaben und diesen Esel mit? Dlaczego Abraham wziął tych dwóch sług swoich i osła ze sobą? Wir lesen ja eigentlich gar nichts sonst von dem Esel, nur dass er mitgenommen wurde. W ogóle dalej potem nie czytamy nic na temat tego osiołka, tylko na samym początku, że został zabrany. Ich wüsste noch nicht mal mehr, dass es hier irgendwo heißt, dass Gott das Holz auf den Esel legte. Nigdzie nie jest napisane, że chociażby to drewno zostało włożone na tego osiołka. Er sattelte ihn und nahm ihn mit. Czytamy tylko, że go osiodłał i zabrał ze sobą. Nun, ich denke, der Esel ist ein Bild von der unintelligenten Schöpfung. Ja myślę, że ten osiołek jest obrazem na to nieinteligentne stworzenie. Und die Knaben sind zum einen ein Bild von den Gläubigen. A ci słudzy, którzy poszli, z jednej strony są obrazem ludzi wierzących. Denn für diese beiden, ich sag mal, Gruppen geschah das Werk am Kreuz von Golgatha. Bo dla tych właśnie dwóch grup zostało dokonane to dzieło na krzyżu Golgoty. Zum einen wurde die Schöpfung von der Sündenlast befreit, die darunter seufzte, wie das der Römerbrief sagt. Aby całe stworzenie zostało wyzwolone, tak jak mówi list do Rzymian, które wzdycha. Und zum anderen starb Gott dort für alle Menschen. A po drugie Bóg to uczynił tam dla wszystkich ludzi. Aber jetzt muss ich das Wörtchen für noch erklären. Ale zanim ja jeszcze wyjaśnię to słówko dla. Denn wir haben im Neuen Testament zwei verschiedene Wörter für das Wörtchen für. To w Nowym Testamencie znajdujemy zapisane dwa różne słowa w oryginalnym tekście Nowego Testamentu, tego słowa dla. Immer wenn es im Neuen Testament heißt, er starb für alle. Jeśli w Nowym Testamencie jest napisane, że on zmarł za albo dla wszystkich, dann steht dort eigentlich, er starb im Blick auf alle Menschen. To w oryginale jest to tak zobrazowane, że on zmarł patrząc na wszystkich. Das heißt, das Werk am Kreuz von Golgatha war so groß, dass jeder Mensch kommen kann. To znaczy dla nas, że to dzieło na krzyżu Golgoty jest tak ogromne, że każdy człowiek na ziemi w każdym czasie może przyjść. Aber wenn es dort heißt, er starb für viele. Ale jeśli w innym miejscu jest napisane, że on zmarł za wielu, dann steht dort im Griechischen ein völlig anderes Wort. To w tekście oryginalnym greckim całkowicie inne słowo jest zapisane. Dann heißt es, er starb anstelle von vielen. To w tym miejscu jest napisane, że on zmarł w miejscu wielu. Nämlich anstelle derer, die mit ihrer Sündenschuld gekommen sind. Czyli mianowicie on zmarł w miejscu wszystkich tych, którzy z winą swoich grzechów przyjdą do niego.
Also das eine beschreibt die Größe, die Weite dieses Werkes. A więc jedno z tych słów opisuje wielkość i szerokość tego dzieła. Jeder Mensch kann kommen. Każdy człowiek może przyjść. Und das zweite beschreibt die stellvertretende Seite des Werkes. A drugie słowo opisuje tą stronę zastępstwa, jakie jest w tym dziele widoczne. Der Herr ist anstelle von den Menschen gestorben. A więc Pan zmarł w miejscu tych ludzi, die zu Gott gekommen sind. Którzy przyszli do Boga. Das heißt, sie sind frei gemacht von dem Gericht Gottes. I to oznacza dla nich, że zostali wyzwoleni z tego ciążącego na nich sądu Bożego. Denn anstelle bedeutet, bo w miejscu nich oznacza, dass der Herr die Strafe auf sich genommen hat, że Pan wziął karę za nich na siebie, die ich persönlich verdient habe. Tą karę, na którą ja osobiście zasłużyłem. Wenn er sie für mich getragen hat, a jeżeli on dla mnie samego tą karę poniósł, dann kann ich frei ausgehen. Wtedy ja mogę wyjść wolno. Aber damit er an meiner Stelle als mein Stellvertreter gestorben ist, ale aby on na moim miejscu jako zastępca mógł umrzeć, muss ich etwas tun, to ja muszę coś uczynić. Ich muss das Werk im Glauben annehmen. Ja muszę to dzieło przyjąć we wierze. Und muss in meiner Sündenschuld zu Gott kommen. I z całą winą moich grzechów muszę przyjść do Boga. Und davon sprechen eben diese Knaben von dem Werk am Kreuz von Golgatha für die Gläubigen. I o tym obrazowo właśnie mówią ci dwaj słudzy, którzy towarzyszyli w pójściu na to dzieło dokonane na krzyżu na Golgocie. Die beiden Knaben haben noch eine ganz wichtige Bedeutung hier. I ci dwaj słudzy jeszcze mają inne, bardzo ważne znaczenie. Denn die Zahl 2 spricht in der Schrift auch von Zeugnis. Gdyż ta liczba 2 to również w Słowie Bożym wskazuje na świadectwo. Denn diese beiden Knaben bezeugen jetzt etwas. Dlatego, że ci dwaj słudzy mogą teraz o czymś poświadczyć. Und das müssen wir uns jetzt einmal gut angucken. I to musimy temu się dobrze przyjrzeć. Was bezeugen sie als erstes? Co oni na pierwszym miejscu poświadczają? Sie bezeugen als erstes, dass Abraham und Isaak losgegangen sind. Sie bezeugen als erstes, dass Abraham und Isaak losgingen. Oni jako pierwsze poświadczają, że Abraham i Izaak wyszli. Sie haben gesehen, dass Isaak das Holz trug. Oni widzieli, że Izaak niósł to drewno. Sie haben gesehen, dass Abraham das Schwert und das Feuer trug. I widzieli, że Abraham niósł ogień i miecz. Und jeder, der sie fragte, sie konnten das bezeugen. I każdy, który by ich zapytał, dostałby poświadczenie tego. Und ihr Zeugnis wäre völlig wahr gewesen. A ich świadectwo byłoby całkowicie prawdziwe. Die Opferung konnten sie nicht sehen. Ofiarowania samego oni nie mogli zobaczyć. Aber sie konnten etwas anderes bezeugen. Ale mogli poświadczyć jeszcze coś innego. Und jetzt muss man sehr sorgfältig lesen. I teraz musimy bardzo dokładnie ten tekst przeczytać. Konnten sie bezeugen, dass die beiden wieder zurückkamen? Czy oni mogli to poświadczyć, że tych dwóch mężów wróciło z powrotem? Konnten sie bezeugen, dass Abraham und Isaak wieder zurückgekommen sind? Czy mogli poświadczyć, że Abraham i Izaak wrócili z powrotem? Nein, das konnten sie nicht. Nie, nie mogli tego poświadczyć. Denn was steht in Vers 19? Bo co jest napisane w wierszu 19? Und Abraham und Isaak kehrten zu den Knaben zurück. Czytamy, powrócił Abraham do sług swoich. Das steht in meiner Bibel nicht. Przepraszam, czy tu jest napisane, że powrócił Abraham i Izaak do sług swoich? Nie, tak w mojej Biblii nie jest napisane. In meiner Bibel steht was anderes. W mojej Biblii jest napisane inaczej. Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück. W mojej Biblii jest napisane i potem powrócił Abraham do sług swoich. Das ist einer von den Punkten, die ich eben meinte. To jest właśnie jeden z tych punktów, które miałem na myśli. Wo Gott absichtlich etwas nicht erwähnt. Gdy Bóg celowo czegoś nie wymienia. Natürlich wird ein Isaak auch zurückgekehrt sein. Naturalnie również i Izaak wrócił. W
Vielleicht über einen anderen Weg. Może wrócił inną drogą. Ich weiß es nicht. Ja nie wiem. Aber das, was hier steht, ist und Abraham kehrte zu den Knaben zurück. Ale to, co tu możemy wyczytać, to jest, że Abraham wrócił do sług swoich. Was bezeugten jetzt die Knaben? I co teraz ci słudzy mogli poświadczyć? Abraham und Isaak gingen los. Abraham i Izak odeszli od nich. Mit Schwert, Feuer und Holz. Mając miecz, ogień i drewno. Zurückkehrte Abraham. A wrócił Abraham. Ohne Isaak. Bez Izaka. Ohne Holz. Bez drewna. Ohne Feuer. Bez ognia. Ohne Schwert. Bez miecza. Was gibt es für einen einzigen Rückschluss? Jaki może być z tego jeden jedyny tylko płynący wniosek? Abraham hat seinen Sohn Isaak geopfert. Abraham ofiarował swojego syna Izaaka. Verstehen wir jetzt, was Gottes Geschichtsschreibung ist? Czy teraz rozumiemy, jakiego rodzaju jest pisownia Bożej historii? Gott schreibt nicht einfach nur Dinge hintereinander. Bóg nie tylko opisuje rzeczy jedna po drugiej, sondern Gott schreibt sie so, ale Bóg opisuje zdarzenia w taki sposób, dass sie völlig wahr sind, że one są przedstawione całkowicie prawdziwie, aber dass sie so vollkommen hinweisen können auf seinen Sohn. Ale jednocześnie mogą doskonale wskazywać na osobę jego syna. Ist das nicht ein gewaltiger Punkt? Czy to nie jest wspaniała rzecz? Ich will dir noch ein Geheimnis verraten. Jeszcze jedną tajemnicę wam zdradzę. Weißt du, wann Isaak das letzte Mal in diesem Kapitel erwähnt wird? Czy wiesz, w którym miejscu Izak w tym rozdziale po raz ostatni jest wzmiankowany? Das ist in Vers 9. To właśnie jest wiersz 9. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Koniec 9 wiersza. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Ist das nicht was Gewaltiges hier? Czy nie jest to coś wspaniałego tutaj? Der Name Isaak kommt nicht mehr vor, der so oft erwähnt wurde. To imię Izaak już tutaj się nie pojawia. Ten, który tak często był poprzednio wymieniany. Und dann findest du ihn nicht am Ende von Kapitel 22. I też nie znajdziesz go wymienionego do końca 22 rozdziału. Du findest ihn nicht in Kapitel 23. Nie znajdziesz go nawet wymienionego w rozdziale 23. Du findest ihn zum ersten Mal wieder in Kapitel 24, Vers 4. Dopiero po raz pierwszy będzie wzmiankowany w 24 rozdziale, w 4 wierszu. Du sollst gehen und meinem Sohn Isaak eine Frau nehmen. Ty pójdziesz i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Ich sage einmal Christus und die Versammlung. Nein, ich sage Christus und die Versammlung. Mogę powiedzieć o Chrystusie i zgromadzeniu Jego. Das heißt, zwischendurch lag der Herr im Grab. Czy w międzyczasie Pan spoczywał w grobie? Zwischendurch gab es die Himmelfahrt. W międzyczasie odbyło się odejście do nieba. Also noch die Auferstehung dazwischen. Oczywiście jeszcze zmartwychwstanie w międzyczasie. Aber nach der Auferstehung war der Herr völlig anders auf dieser Erde. Ale po zmartwychwstaniu Pan był całkowicie innym na tej ziemi. Sag mal, er wie so ein Geist, der auch durch geschlossene Türen gehen konnte. On bardziej był podobny do ducha, bo mógł przechodzić przez zamknięte drzwi. Also einer völlig neuen Art. A więc on był w całkowicie nowym rodzaju postaci. Und so ist es klar, dass deswegen der Name Isaak hier nicht mehr vorkommt. I dlatego jest to na pewno dla ciebie jasne, dlaczego to imię Izaak tu w międzyczasie nie jest wzmiankowane. Um zu beschreiben, dass danach alles anders war. Aby opisać, że po tym zdarzeniu wszystko było inne. Und dann kommt er zum ersten Mal wieder in Kapitel 24 vor in Verbindung mit Rebekka. I dopiero w 24 rozdziale pojawia się, jeśli chodzi o połączenie z Rebeką. Man könnte über Kapitel 24 die Überschrift setzen, Christus und die Versammlung. I dlatego można by było nad 24 rozdziałem postawić taki tytuł Chrystus i jego zgromadzenie.
Und hier sehen wir sogar, dass Gott ganz gezielt Namen einsetzt oder weglässt. I tu możemy zauważyć, że Bóg w bardzo specyficzny sposób wymienia imiona, a czasami nie wymienia imion. Wenn es einer geistlichen Bedeutung dient. Jeżeli chce temu urywkowi nadać duchowe znaczenie. Ich will euch noch etwas zeigen hier in diesem Kapitel. Jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać w tym rozdziale. Es gibt noch etwas Außergewöhnliches. Coś nadzwyczajnego. Etwas, wovon es kein einziges Vorbild im Alten Testament gibt. Coś, o czym nie ma ani jednego przykładu, wzorca w całym Starym Testamencie. Ich sag mal, in dem Bild der größte Unterschied zwischen Isaak und dem Herrn Jesus. I w tym obrazie tej największych różnic, jakie są między Izaakiem i Panem Jezusem. Isaak war unwissend. To właśnie jest to, że Izaak nie wiedział, co się ma zdarzyć. Guck mal, sie wechseln scheinbar kein Wort miteinander. Spójrzcie, oni prawdopodobnie niewiele słów między sobą wymienili. Oder Gott hat uns keinen Wortwechsel von ihnen aufgeschrieben. Albo inaczej, Bóg nie zapisał w słowie swoim żadnej wymiany zdań między nimi. Mit einer einzigen Ausnahme. Za wyjątkiem tylko jednym. Vers 7 am Ende. Pod koniec tego siódmego wiersza. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? A gdzież jest jagnię na całopalenie? Isaak war unwissend. Isaak nie wiedział. Und darin unterschied er sich von unserem Herrn. I właśnie w tym on różni się od naszego Pana. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. I to jest coś, co ja w zasadzie nie potrafię sobie to tego wyobrazić. Dass mein Herr ganz genau wusste, was ihn erwarten würde. Że mój Pan dokładnie wiedział, co go tutaj oczekuje. Und dennoch hat er ja gesagt zu dem Willen seines Gottes und Vaters. A pomimo tego on powiedział tak, co do woli swojego Boga Ojca. Der Herr wusste um die Leiden auf dieser Erde. Pan wiedział o wszystkich cierpieniach jego na tej ziemi. Aber der Herr wusste auch um die Leiden am Kreuz von Golgatha. Ale Pan również wiedział o wszystkich cierpieniach, jakie go spotkają na krzyżu Golgoty. Und der Herr wusste um die unbeschreibbaren Leiden während der drei Stunden der Finsternis. Pan również wiedział o tych nieopisanych cierpieniach w tych trzech godzinach ciemności. Er wusste im Voraus, dass er von seinem Gott so behandelt würde, als wäre er der Ursprung der Sünde. On z góry o tym wiedział, że będzie przez Boga potraktowany nawet jako ten, który by był źródłem wszelkiego grzechu. Und dennoch hat er ja gesagt. A pomimo tego on powiedział tak. Das ist das, was wir bei dem hebräischen Knecht so ein klein wenig finden. To jest właśnie to, co możemy obrazowo zobaczyć, chociaż trochę w obrazie tego hebrajskiego sługi. Ich will nicht frei ausgehen. Który powiedział, ja nie chcę wyjść wolno. Obwohl bei dem Knecht nicht die Seite sehen, dass er alles im Voraus wusste. Pomimo tego, że w osobie tego sługi nie oglądamy tej strony, że on wszystko z góry wiedział. Bei diesem hebräischen Knecht in 2. Mose 21 sehen wir die freiwillige Hingabe aufgrund seiner Liebe. Ale w osobie tego hebrajskiego sługi opisanego w drugiej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, oglądamy właśnie kogoś, kto jest gotowy do całkowitego oddania się z powodu miłości. Seine Liebe zuerst seinem Herrn gegenüber. Z miłości najpierw w pierwszym rzędzie w stosunku do swojego Pana, dann seiner Frau gegenüber. A następnie w stosunku do swojej żony, dann seinen Kindern gegenüber. A potem dopiero w stosunku do swoich dzieci. Es war die Liebe des Herrn Jesus zu seinem Gott und Vater, die ihn trieb, diesen Weg zu gehen. To miłość Pana Jezusa do jego Boga Ojca była tą, która go napędzała, aby tego rodzaju drogą pójść na ziemi. Es war die Liebe, die sagen konnte, to była ta miłość, która mogła powiedzieć, dass er die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Że on zgromadzenie umiłował i siebie samego za nie wydał. Und es war die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, Gläubigen. I to była miłość, która była skierowana do każdego pojedynczego człowieka wierzącego.
Dass man sagen kann, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Aby każdy mógł powiedzieć, że on mnie umiłował i siebie samego za mnie wydał. Aber dieses Wissen um all diese Dinge. Ale wiedza o tych wszystkich rzeczach ist ein so heiliges, ein so einmaliges Thema. Jest tak świętym, tak jedynym w swym rodzaju tematem, dass Gott uns dafür kein einziges Vorbild gegeben hat. Że Bóg na to nie dał nam ani jednego przykładu na to wskazującego. Aber diese Unwissenheit bei Isaac, ale ta pełna niewiedza ze strony Izaaka, löst eine gewaltige Antwort aus, die du nur hier und in 1. Mose 3 findest. Wyzwala taką potężną odpowiedź, którą tutaj tylko w tej pierwszej Mojżeszowej możemy znaleźć. Wir wollen sie lesen. Chcielibyśmy tą odpowiedź jeszcze raz przeczytać. Vers 8. Ósmy wiersz. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Ich sagte eben 1. Mose 3 und wir haben das gestern gesehen. Ja też powiedziałem, że pierwszą Mojżeszową, trzeci rozdział, wczoraj mogliśmy też oglądać. Adam und Eva brauchten Kleider, die gottgemäß waren. Adam i Ewa potrzebowali tego rodzaju odzienia, które by było odpowiednie, aby stanęli przed Bogiem. Es musste ein Tier geschlachtet und das Fell der Tiere genommen werden. Musiało być zabite zwierzę i skóra z tego zwierzęcia musiała być wzięta na sporządzenie tego odzienia. Aber 1. Mose 3 deutet an. Ale ten trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej wskazuje na to, dass Gott sich dieses Tier ausgesucht hatte, denn er bekleidete Adam und Eva damit. Że to Bóg wyszukał sobie odpowiednie zwierzę, bo czytamy, że to Bóg przyodział Adama i Ewę. Und hier steht es ganz klar. I tu jest napisane całkowicie jasno. Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Und jetzt müssen wir noch Vers 14 hinzunehmen. A do tego musimy jeszcze dobrać ten 14 wiersz. Und Abraham gab diesem Ort den Namen. Że Abraham nadał temu miejscu taką nazwę. Der Herr hatte ersehen. Że Pan przejrzał. Nein. Nie. Der Herr wird ersehen. Że Pan przejrzy to. Das heißt, ein zukünftiger Blick. A to oznacza właśnie takie spojrzenie w przyszłość. Wenn es sich nur auf den Widder beziehen würde, bo gdyby to dotyczyło tylko tego barana, dann hätte hier stehen müssen, Gott hatte sich ersehen. Bo wtedy byłoby tutaj napisane, Bóg sobie upatrzył. Aber der Widder war dargebracht. Ale przecież ten baran już został ofiarowany. Und Abraham sagt, Gott wird sich ersehen. A Abraham w tym wierszu powiedział, Bóg sobie upatrzy. Es muss sich auf ein zukünftiges Opfer handeln. A więc musiało mu chodzić o tą przyszłą ofiarę. Und es ist der einzig eindeutige Hinweis im Alten Testament. I to jest ta jedyna, jednoznaczna wskazówka zawarta w Starym Testamencie, dass Gott sich das Opfer ausgesucht hat. Że to Bóg sobie wyszukał tą ofiarę, albo upatrzył tą ofiarę. Das ist unbeschreibbar wichtig. Jest to tak nieopisanie rzeczą wielką i ważną. Denn nur dadurch wissen wir, dass es auch das Opfer war, was Gott tatsächlich befriedigte. Bo rzeczywiście teraz widzimy, że chodziło o tą ofiarę, która by zadowoliła Boga. Warum ist das so einzigartig? Dlaczego tu w tym względzie jest coś tak nadzwyczajnego? Wer suchte sich das Opfer aus bei Abel? Czy on wyszukał sobie tą ofiarę w przypadku Abla? Es war Abel. Nie, Abel wyszukał. Abel nahm von den Tieren der Herde. Abel, czytamy, Abel wziął sobie z tych przedniejszych zwierząt swojej trzody. Das nächste Opfer ist bei Noah. A następną ofiarę oglądamy w przypadku Noego. Wer suchte sich diese Tiere aus? I Noe sobie wyszukał te zwierzę. Das war Noah. Kto wyszukał? Noe. Tu, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den Tieren, die Noah mitnahm zum Überleben und den Tieren, die er mitnahm zum Opfern.
Tak, jest ogromna różnica, którą widzimy pomiędzy zwierzętami, które Noe zabrał, aby tylko przeżyły potop, a pomiędzy zwierzętami, które zabrał Noe, aby spośród nich wybrać tą właściwe zwierzę na ofiarę. Bei den Tieren, die mitgenommen wurden, damit sie überlebten, jeśli chodzi o zwierzęta, które zostały zabrane, aby w ogóle tylko przeżyły, heißt es, dass Gott die Tiere paarweise zur Arche führte. Czytamy, że Bóg te zwierzęta sam doprowadził parkami do arki. Und Noah verteilte sie höchstens noch in die einzelnen Kammern. I Noe miał tylko zadanie, aby rozdzielić te zwierzęta do poszczególnych zagródek. Bei den sechs zusätzlichen Paaren der reinen Tiere, ale jeśli chodzi o wyszukanie tych dodatkowych zwierząt, czystych zwierząt, lesen wir nicht, dass Gott sie paarweise zur Eiche führte. Tych sześć dodatkowych parek, to nie czytamy, żeby Bóg je doprowadzał osobiście do arki. Noah hat sie von sich aus ausgesucht und in die Arche geführt. Nie, tam czytamy, że Noe sam sobie dodatkowe sześć par czystych zwierząt wyszukał i wprowadził do arki. Wer brachte das Passahlamm da? A kto złożył tego baranka paschalnego? Einer aus dem Volk suchte es aus und band es an den Pfosten. Jeden z tych, który był z tego narodu, on sobie wyszukał to zwierzę i przyprowadził. So für jede Familie ein Passahlamm und dann konnte man es lieb gewinnen 3,5 Tage lang. I gdy to zwierzę zostało przyprowadzone do domu, to przez te dni, zanim nastąpiło święto Paschy, było przez wszystkich członków rodziny oglądane i mogli się w nim rozmiłować. Dann ab 3. Mose 1 werden alle weitere Opfergesetze und Regeln aufgestellt. A następnie w trzeciej Mojżeszowej, począwszy od pierwszego rozdziału, zostały nam przedstawione wszystkie rodzaje ofiar. Und wie beginnt 3. Mose 1? A jak to rozpoczyna się w tej pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale? Wenn von euch jemand dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Przepraszam, w trzeciej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, jeśli ktoś chce Bogu przynieść dar ofiarny, so nehme er. To niech on weźmie. Immer suchte der Mensch das Opfertier aus. Zawsze człowiek wyszukiwał to zwierzę na ofiarę. Und hier ist die einzige Ausnahme, die uns etwas ganz Wichtiges zeigt. A tu jest ten jedyny tylko wyjątek, na coś ważnego wskazujący. Gott wird sich ersehen, aussuchen das Opfer. Bóg upatrzy sobie to zwierzę na całopalenie. Und dadurch zeigt Gott uns hier schon, dass wir völlig sicher sein können. I to nam wskazuje, że możemy być całkowicie tego pewni, dass genau das richtige Opfer dargebracht wurde. Że została złożona tylko ta najwłaściwsza ofiara. Und so sagt Johannes 10, dass der Torhüter ihm die Tür öffnen konnte. I Ewangelia Jana, 10 rozdział, dobitnie pokazuje, że tylko dla tego jedynego mogły być otworzone wrota owczarni przez odźwiernego. Und dort in Johannes 10 ist diese erste Tür, ist die Tür des Wortes Gottes. I tam w Jana w 10 rozdziale oglądamy te pierwsze drzwi w Słowie Bożym. Und der Türhüter ist Gott. I tam przy tych drzwiach jest ten odźwierny. Und Gott sah jetzt seinen Sohn. I Bóg widzi teraz swojego syna. Und er sah, was im Alten Testament über ihn prophezeit worden ist. I on widzi wszystko to, co w Starym Testamencie w stosunku do tego syna było proroczo przepowiedziane. Und dann konnte er sehen, dass alle Prophezeiungen auf seinen Sohn hinführten. I on mógł to wiedzieć, że wszystkie proroctwa Starego Testamentu prowadzą do osoby jego syna. Und dann öffnet Gott diese Tür für seinen Sohn. I wtedy Bóg otworzył te drzwi dla swojego syna. Und zeigt, dieser ist es. I pokazał, to jest ten. Das ist der, den ich mir ersehen habe. To jest ten, którego ja sobie upatrzyłem. Und deswegen hat er die Vollmacht und das Recht, dieses Erlösungswerk zu tun, diese Schafe herauszuführen und zu erretten. I dlatego on jako jedyny miał to prawo to dzieło wykonać i te owce wyprowadzić.
Wie wichtig ist das, dass das hier klar gemacht wird. Jakże to jest ważne, że tutaj to tak jasno zostało pokazane. Wir haben keinen anderen Hinweis sonst im Alten Testament. Oprócz tego nie znajdujemy w całym Starym Testamencie innej wskazówki na to. Ich will dir noch etwas zeigen, was hier völlig anders ist als sonst. Chciałbym jeszcze jedną rzecz wam pokazać, która całkowicie jest inaczej przedstawiona niż zawsze. Kennst du ein einziges Opfer im Alten Testament, das lebend auf den Altar gelegt worden ist? Czy znasz jakąś jedyną ofiarę w Starym Testamencie, która by była jeszcze żywo położona na ołtarzu? Alle Opfertiere wurden vorher getötet und zerlegt. Wszystkie zwierzęta ofiarne najpierw bywały zabijane i były ćwiartowane. Und dann kamen nach bestimmten Regeln die einzelnen Teile auf den Altar. I według określonych reguł poszczególne części ciała tych zwierząt były kładzione na ołtarzu. Und hier ist die Ausnahme. I tu jest wyjątek. Hier wird Isaak lebend auf den Altar gelegt. Tu Izak żywy jest położony na ołtarzu. Was für ein herrliches Vorbild auf das Opfer des Herrn Jesus. Jakiż wspaniały przykład na tą ofiarę Pana Jezusa. Der lebend in voller Kraft an das Kreuz von Golgatha gegangen ist. Który żywo i w pełnej sile swojego żywota poszedł na drzewo Golgoty. Der sechs Stunden am Kreuz hing. Który wisiał na krzyżu 6 godzin. Der während der letzten 3 Stunden von Gott verlassen worden ist. Który przez ostatnie 3 godziny był przez Boga opuszczony. Und er am Ende dieser 6 Stunden noch rufen konnte. Który pod koniec tych 6 godzin pobytu na krzyżu potrafił jeszcze zawołać: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Na, das war nicht am Ende. Sechste Stunde, genau. Nein, das war die dritte Stunde. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. I mógł głośno zawołać: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Nach 6 Stunden Kreuzigung noch einen vollen Satz aussprechen konnte. Po 6 godzinach ukrzyżowania mógł jeszcze zawołać, formułując pełne zdanie. Was uns zeigt, dass unser Herr in Kraft gestorben ist. To wszystko wskazuje na to, że Pan został, że Pan zmarł w pełnej sile swojego ciała. Dass er gestorben ist, nachdem das Werk vollbracht war. I że on dopiero wtedy zmarł, gdy już to dzieło zostało dokonane. Es gibt uns eine weitere Sicherheit. I to daje nam jeszcze dalsze zabezpieczenie, pewność. Dass wirklich die Frage der Sünde und Schuld geklärt ist am Kreuz. Że rzeczywiście sprawa winy i grzechu zostały załatwione na krzyżu. Es ist nichts und gar nichts übrig, was noch getan werden muss. Nie pozostało nic, co by musiało być jeszcze dokonane. Weil unser Herr eben in Kraft dort am Kreuz starb. Dlatego, że nasz Pan w pełnej sile tam na krzyżu Gorgoty zmarł. Und das sehen wir hier in Isaak. A to oglądamy tutaj zobrazowane w osobie Izaka. Der lebend in seiner Manneskraft auf diesen Altar gelegt worden ist. Który żywo i w pełnej sile młodego mężczyzny został położony na ołtarzu. Wir haben noch etwas Wunderbares hier. Jeszcze jedną cudowną rzecz tutaj oglądamy. Und das ist die Freiwilligkeit dieses Opfers. A mianowicie dobrowolność tej ofiary. Ich habe das gestern schon kurz erwähnt. Ja już wczoraj krótko na to wskazałem. Dieser steinalte Abraham, über 120 Jahre alt. W podeszłym wieku Abraham, który miał już 100 lat. Und dieser kräftige Isaak. I ten młody, mocny młodzieniec Izak. Und er lässt sich von seinem Vater binden. Pozwala się związać przez swojego ojca. Kannst du dir das vorstellen? Czy możesz sobie to wyobrazić? Gehen wir noch mal kurz zu dieser geschichtlichen Begebenheit zurück. Wróćmy jeszcze z powrotem krótko do tej historycznej strony tego zdarzenia. Du hast das Holz getragen. A on niósł to drewno. Und jetzt achte auf die Reihenfolge. I zwróć teraz uwagę na kolejność. Jetzt baut Abraham zuerst den Altar. Najpierw Abraham zbudował ołtarz.
Dann schichtet er das Holz. Następnie ułożył drwa na ołtarzu. Isaac konnte genau sehen, was dort geschah. I Izak mógł dokładnie się przyjrzeć temu, co się tam działo. Dann heißt es einfach nur, Abraham band Isaac. A potem band seinen Sohn Isaac. A potem krótko zwięźle jest napisane i Abraham związał syna swego. Nichts davon, dass sich Isaac wehrte. Nie ma ani jednego słowa wzmianki, aby Izak się bronił. Nichts davon, dass Isaac widersprach. Nie ma ani jednego słowa o tym, żeby Izak coś powiedział, sprzeciwiając się. Isaac war unwissend auf dem Weg. Wprawdzie w czasie drogi Izak nie wiedział, co się zdarzy, aber er ging freiwillig mit. Ale dobrowolnie poszedł. Und er ließ sich freiwillig auf den Altar legen. I potem dobrowolnie dał się położyć na ołtarzu. Ist das nicht ein herrliches Vorbild auf unseren Herrn? Czy nie jest to wspaniały przykład wskazujący na naszego Pana? Er war nicht nur der Löwe aus dem Stamm Juda, der in Kraft am Kreuz gestorben ist. Bo Pan nie tylko był tym lwem z plemienia Judy, który w pełnej sile siebie samego oddał na krzyżu Golgoty. Er war das Lamm ohne Flecken und ohne Fehl. Ale on również był tym barankiem bez skazy i bez mazy. Das nicht zurückwich vor seinen Scherern. Który, jak czytamy, nie wzbraniał się, aby go strzyżono. 2. Korinther 8 sagt, der um euret willen arm wurde. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, mówi o tym, że z powodu waszych grzechów stał się ubogim. Der reich war und um euret willen arm wurde. Ten, który był bogaty, a z powodu was stał się ubogim. Reich war bedeutet, dass er zu jedem Zeitpunkt göttliche Kraft hatte. Er war Gott. To, że był bogaty, to oznacza, że on w każdym momencie był w pełni swoich sił i był zawsze Bogiem. Und dass er arm wurde, bedeutet nicht, dass er aufhörte, Gott zu sein. A to, że był ubogim, to wcale nie oznacza, że on przestał być Bogiem. Sondern dass er arm wurde bedeutet, er hat darauf verzichtet, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. Ale to, że był ubogim, to oznacza, że on zrezygnował dobrowolnie z tej mocy Bożej. Wir finden das im Johannesevangelium. Możemy to zauważyć w Ewangelii Jana. Im Garten Getsemane. Gdy czytamy zdarzenia w ogrodzie Getsemane. Kapitel 18, Vers 4. 18 rozdział, 4 wiersz. Zuerst der große Unterschied zu Isaac. I najpierw tu widzimy tą wielką różnicę w stosunku do Izaaka. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich. Wen sucht ihr? Kogo szukacie? Sie antworteten ihm, Jesus de Nazarea. Odpowiedzieli mu, Jezusa Nazareńskiego. Ich bin es. Wtedy Pan odpowiedział, jam jest. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es. A gdy im to powiedział, jam jest. Wichen sie zurück und fielen zu Boden. Cofnęli się i padli na ziemię. Er war der Sohn Gottes. On był Synem Bożym. Er besaß zu jedem Zeitpunkt jede göttliche Macht und Kraft. On w każdym momencie swojego życia posiadał tą Bożą moc. Der Herr sagt nur, ich bin es. Gdy Pan powiedział, jam jest. Und diese gestandenen Soldaten fallen um. To ci żołnierze, postawni żołnierze, oni padli na ziemię. Übrigens einschließlich Judas. Poza tym mówiąc, to również z nimi Judasz. Dann stehen die auf. Potem wstali. Wie geht es weiter? I jak ta historia potoczyła się dalej? Der Herr Jesus stellt genau die gleiche Frage. Wen sucht ihr? Pan Jezus stawia dokładnie takie samo pytanie. Kogo szukacie? Und die Leute sind so dreist und antworten genauso. A ludzie są tak bezczelni, że dokładnie tak samo odpowiadają. Jesus de Nazarea. Jezusa Nazareńskiego. Und nichts passiert. I nie dzieje się nic. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Wtedy Pan mówi, przecież wam powiedziałem, że miam jest.
Und dann hält er ihnen sozusagen die Hände hin und lässt sich binden. I potem podaje im sam swoje ręce i pozwala się związać. Du gibt es eine überwältigendere Beschreibung davon, was es heißt, dass er reich war und arm wurde? Czy jest jakieś inne przykładowe przykład opisowy wskazujący na to, że był bogaty, a stał się ubogim? Die erste Begebenheit zeigt uns, er besaß jede göttliche Macht und Kraft. Tu, to zdarzenie pokazuje, że on zawsze posiadał tą boską moc. Und die zweite Begebenheit zeigt uns, er verzichtet darauf, sie für sich selbst einzusetzen. A drugie zdarzenie pokazuje wyraźnie, jak bardzo on zrezygnował z tego, aby z tej mocy skorzystać. Er ließ sich binden und abführen. Pozwolił się związać i odprowadzić. So wie sich Isaak binden ließ und ihn auf den Altar legen ließ. Tak jak Izak pozwolił się związać i położyć na ołtarz. Ist das nicht ein gewaltiges Vorbild hier auf unseren Herrn? Czy nie jest to wspaniały przykład wskazujący na naszego Pana? Wir können die Geschichte kaum hier begreifen, wenn wir nicht auch den vorbildhaften Charakter sehen. Tą historię nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, jeżeli nie popatrzymy na tą obrazową stronę tej historii. Nun, wir wissen, dass Isaak frei ausgegangen ist. My wiemy, że Izak wyszedł wolno. Das Thema mit dem Brandopfer war hier erledigt. Gott war geehrt und verherrlicht. Sprawa tej ofiary całopalnej została załatwiona. Bóg został uczczony i uwielbiony. Und jetzt wechselt plötzlich, ich sag mal, der Gegenstand, aber das Bild bleibt das gleiche. Ale teraz zmienia się ten przedmiot, ale obraz pozostaje taki sam. Wir haben diesen Widder, der im Gestrüpp festgehalten wird. Widzimy tego barana, który swoimi rogami uwikłał się w krzakach. In Vers 14. W 14. wierszu. Da war ein Widder hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner. W 13 wierszu wziął tego barana, który rogami swoimi uwikłał się w krzakach. Hast du gut mitgelesen? Czy dobrze to przeczytałeś? Da war nicht ein Gestrüpp, das den Widder festhielt. To nie te krzaki były tymi, które trzymały tego barana. Da war ein Widder im Gestrüpp, der durch seine Hörner festgehalten wurde. Nie, to był baran, który rogami swoimi uwikłał się w krzakach. Die Hörner sprechen von göttlicher Kraft. A rogi obrazowo wskazują na boską moc. Der Herr hat gesagt prophetisch, ich will nicht frei ausgehen. Pan proroczo powiedział o sobie, a ja nie chcę wyjść wolno. Wenn der Herr nicht gewollt hätte, gdyby Pan nie chciał, hätten die Menschen ihm nichts tun können. Ludzie nie mogliby mu nic uczynić. Die Menschen dachten, sie hätten Macht über den Herrn. Ludzie mówili, że oni mają władzę nad Panem. Aber hier diese Stelle 1. Mose 22 zeigt uns nein. Ale to miejsce z 1. Mojżeszowej 22 rozdział dobitnie pokazuje, że nie. Es war der Wille des Herrn, dieses göttliche Muss, der ihn festhielt. To było wolą Pana, że musiała go tam zatrzymać. Gehen wir noch mal nach Johannes 19. Przejdźmy jeszcze raz do Jana 19 rozdziału. Und wir werden das dort bestätigt finden. I tam znajdziemy potwierdzenie tego. Vers 4, Kapitel 19, Vers 4. 19. rozdział Ewangelii Jana, 4. wiersz. Und Pilatus spricht zu ihnen. Piłat powiedział do niego. Siehe, ich führe ihn zu euch heraus. Oto wyprowadzam go do was. Boah, Pilatus hat viel Macht, nicht wahr? O, nieprawdaż, Piłat miał tutaj wiele mocy, prawda? Dass er den Sohn Gottes herausführen konnte. Że nawet Syna Bożego mógł wyprowadzić. Ja, das dachte Pilatus. Tak, tak sobie myślał Piłat. Das dachten vielleicht die Menschen drumherum. Tak może myśleli ludzie wokoło. Aber Gott sah das anders. Ale Bóg widział to inaczej. Und wir kriegen die göttliche Antwort in Vers 5. I widzimy boską odpowiedź w wierszu 5.
Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. Siehst du, wenn es in 1. Mose 22 geheißen hätte, das Dickicht hätte den wieder festgehalten. Widzisz, gdyby było napisane w 1. Mojżeszowej w 22. rozdziale, że to krzaki uwikłały tego barana, dann wäre es Pilatus gewesen, der ihn herausgeführt hätte. To byłoby to może wskazówką, byłoby to wskazówką na Piłata, który by miał moc, żeby Pana Jezusa wyprowadzić. Aber es waren die Hörner des Widers, die sich dort im Dickicht festhielten. A nie, my tam czytamy, że to rogi były tymi, które zatrzymały tego barana w tych krzakach. Das heißt, es war der Herr Jesus selbst, der dort festgehalten werden wollte. A więc to wskazuje na samego Pana Jezusa, który sam chciał być tam zatrzymany. Er war der handelnde Jesus, nun ging hinaus. On był tym, który działał, bo czytamy, Jezus wtedy wyszedł sam. Und um das klar zu machen, gibt uns Gott sogar noch eine zweite Stelle in Johannes 19 und noch eine dritte. A w tym rozdziale 19 jeszcze drugie i trzecie miejsce znajdujemy o tym świadczące. Vers 16. 16 wiersz na przykład. Der zweite Teil. Druga część tego wiersza. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Ja, das hätten sie gerne so gehabt. Tak, oni by chętnie chcieli, żeby tak im było pozwolone. Und das dachten sie vielleicht sogar. I nawet tak może myśleli, że tak jest. Aber im nächsten Vers beschreibt Gott die Tatsache, wie es war. Ale następny, 17 wiersz opisuje rzeczywistość, jaka wtedy była. Und sein Kreuz tragen ging er hinaus. Dźwigając krzyż swój, szedł on. Und es heißt sogar und sich selbst das Kreuz tragend. W innym miejscu jest napisane sobie samemu dźwigając czy niosąc krzyż. Er war der handelnde. Widzimy znowu jego jako tego, który to on działał. Und der Herr sagt es Pilatus knallhart. I Pan również powiedział do Piłata w zdecydowany sposób. Vers 11. W 11. wierszu. Du hättest Vers 10. Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich freizulassen und Gewalt habe, dich zu kreuzigen? A jeszcze wcześniej, w 10. wierszu, rzekł do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać, czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Nein, sagt der Herr. A Pan odpowiedział, nie. Du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Das ist 1. Mose 22. To jest właśnie treść 1. Mojżeszowej, 22. rozdział. Er wurde festgehalten durch seine Hörner. Który był tam uwikłany przez swoje rogi, albo rogami swymi. Und hier wird uns schon gezeigt, wer tatsächlich der Handelnde gewesen ist. I w tym jest nam pokazane obrazowo, kim jest ten, który osobiście działał. Wir merken, wir haben hier herrliche Hinweise auf das Werk am Kreuz von Golgatha. I zauważamy, że mamy tu wspaniałe wskazówki na dokonane to dzieło Pana na krzyżu Golgoty. Nun in den letzten Versen, die Verse 15 bis 19, haben wir dann auch noch die Folgen dieses Werkes, nämlich dass es einen gewaltigen Segen gibt. I następne wiersze od 15 do 19 wskazują na ten wspaniały wynik tego dokonanego posłuszeństwa, czyli wielkiego błogosławieństwa. Obwohl ich habe noch eine Sache vergessen, die ich auch noch erwähnen muss. Ach, jeszcze jedną rzecz zapomniałem, którą muszę wam wymienić. Nur diese Stelle, tylko to miejsce und 1. Mose 3 zeigen uns noch etwas Außergewöhnliches. I to miejsce z 1. Mojżeszowej, z 3. rozdziału, jeszcze jedną wspaniałą rzecz pokazują. Das wahre Opfer musste ein Mensch sein. Że prawdziwą ofiarą musi być człowiek. Isaac, der Sohn Abrahams. Isaac, syn Abrahama. Dürfen das nie vergessen. Nigdy nie zapomnijmy o tym.
Kein einziges Tieropfer reichte aus, um die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Żadne zwierzę nie było wystarczające, aby definitywnie uregulować sprawę grzechu. Alle diese Tieropfer zeigten nur, dass Sünde in der Welt war. Wszystkie zwierzęta złożone w ofierze, one wskazują tylko na to, że grzech jest na świecie. Aber das Opfer, das Abraham darbrachte, war ein Mensch. Ale ofiarę, jaką złożył Abraham, to był człowiek. Guck mal, Hebräer 11 sagt nicht. Spójrz, list do Hebrajczyków nie pokazuje. Durch Glauben hat Abraham Isaak und anschließend einen Widder dargebracht. Przez wiarę Abraham złożył Izaka, a potem barana. Gott sieht eigentlich diesen Widder gar nicht in dieser Opferszene hier. Bóg w ogóle nie widzi tego barana w tej scenie ofiarowania. Abraham hat Isaak seinen Sohn geopfert dargebracht. W Hebrajczyków 11 rozdziale czytamy, że Abraham swojego syna Izaka złożył w ofierze. Der Widder war nur ein Ersatz. A ten baran to tylko był taki zastępca. Also hier wird uns gezeigt, das wahre Opfer muss ein Mensch sein. I w tym jest dobitnie pokazane, że prawdziwą ofiarą musi być człowiek. Der Sohn Abrahams, der Sohn Gottes. Ten syn Abrahama, syn Boży. Und damit kommen wir hier zum Schluss zu den Segnungen. I teraz możemy przejść dalej do tych błogosławieństw. Das Besondere ist hier Vers 16. Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Szczególną rzeczą są słowa, jakie czytamy w 16 wierszu. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan. Das ist interessant. Das heißt ja nicht, ich schwöre bei mir selbst, spricht Gott. To jest interesujące, że te słowa przysięgam na siebie samego wypowiada Bóg. Sondern Hebräer 6 zeigt uns an einer Stelle, Gott schwört bei sich selbst, weil es keinen höheren gab, bei dem er schwören konnte. Hebrajczyków 6 rozdział wskazuje na to, że Bóg przysiągł na siebie samego, bo nie miał nikogo innego wyższego, na którego mógłby przysiąc. Wenn es also hier von dem Herrn, ich sag mal, ein Bild von Jesus Christus ist oder der offenbarte Jesus Christus ist. A więc jeżeli tutaj w tym obrazie widzimy tego objawionego Jezusa Chrystusa. Wenn es hier ist, er schwört bei sich selbst, weil es keine höhere Person gab, bei der er schwören konnte. Jeżeli Bóg przysięga na siebie samego, bo nie ma innej osoby, na którą on mógłby wyższą osobę przysiąc, dann haben wir hier einen weiteren Hinweis, dass der Herr des Alten Testamentes Gott ist. To mamy następną wskazówkę, że Panem Starego Testamentu jest Bóg. Der Sohn Gottes. A mianowicie również i Syn Boży. Nun, er sagt, weil du dies getan hast und deinen Sohn, dein einzigen, mir nicht vorenthalten hast, werde ich dich reichlich segnen. Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie. Und werde dich zu einer reichen Nation machen, so wird deine Nachkommen reichlich mehren. I rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morza. Unzählbar viele. Niezliczona ilość, tak wiele. Wie die Sterne des Himmels. Jak gwiazdy na niebie. Wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. I jak piasek na brzegu morza. Es ist klar, dass hier natürlich eine Rede davon ist, dass Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Jest to oczywiście jasne, że tutaj jest mowa o Abrahamie jako o ojcu wszystkich wierzących. Und zwar derer, die aus den Juden hervorgegangen sind. A mianowicie wszystkich tych, którzy również pochodzą z Żydów. Wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Którzy są jak ten piasek na brzegu morza. Aber auch für diejenigen, die die Versammlung Gottes bilden. Ale również i tych wszystkich, którzy tworzą zgromadzenie Boże. Also alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. A więc chodzi tu o wszystkich wierzących od dnia Zielonych Świąt aż do dnia, w którym Pan przyjdzie, aby nas pochwycić i do siebie zabrać. Deren Heimat eine himmlische ist. Których ojczyzną są właśnie te niebiosa. Deswegen die Sterne des Himmels. To dlatego wymienione są tu gwiazdy niebios. Natürlich bezieht es sich auch auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. I naturalnie dotyczy to również dzieła Pana Jezusa na krzyżu Golgoty.
der einmal die Frucht seiner Mühsal ernten wird. Który kiedyś będzie właśnie żniwował owoc pracy swojej. Der einmal den Lohn für sein Werk am Kreuz von Golgatha bekommt. Który kiedyś otrzyma wynagrodzenie za to dzieło dokonane na Golgocie. Der jetzt schon das Haupt der Versammlung ist. Który już teraz jest tą głową zgromadzenia. Und mit dem einmal die Gläubigen im tausendjährigen Reich herrschen werden. I z którym to kiedyś wierzący będą w tym tysiącletnim królestwie razem panować. Denn das bedeutet, dass sie werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Bo to właśnie oznaczają te słowa, a potomstwo twoje zdobędzie grody nieprzyjaciół swoich. Das Tor einer Stadt in der Antike besaß. Bo kto mógł objąć w posiadanie bramę miasta antycznego, herrschte über diese Stadt. Oznaczało, że panował nad tym miastem. Und so ist eben die Rede davon, dass diese Gläubigen einmal im tausendjährigen Reich herrschen werden. I to jest wskazówką wspaniałą na to, że też i wierzący w tysiącletnim królestwie będą razem z nim panowali. Und in Vers 17, das ist Plural, deine Nachkommen, damit sind die Gläubigen gemeint. I w tym 17 wierszu jest tutaj liczba mnoga, gdy mowa jest o twoim potomstwie. Aber in deinem Nachkommen, ale w twoim potomstwie, das ist Christus, to jest Chrystus. Haben wir gestern gesehen aus Galater 3, Vers 16. Wczoraj mogliśmy oglądać w Galacjan 3 rozdziale w 16 wierszu, wo ganz klar betont wird, hier steht die Einzahl, welcher ist Christus, gdzie dokładnie tam jest to podkreślone w liczbie pojedynczej, którym jest Chrystus. Nur in ihm gibt es wahren Segen. Tylko w nim jest możliwe otrzymanie prawdziwego błogosławieństwa. Jetzt machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück und gehen zu Abraham. Jeszcze krótko krok wstecz, przejdźmy jeszcze do Abrahama. Wir merken den großen Unterschied zu Abimelech. Zauważamy wielką różnicę jego do Abimelecha. Abimelech zog wieder in sein Land. Abimelech odszedł z powrotem do swojego kraju. Und nahm für seine Söhne auch Frauen der Ägypter. I dla swoich synów wziął żony z Egipcjan. Aber Abraham wohnte in Beerseba. Ale Abraham mieszkał w Berszebie. Und das Kennzeichen von Beerseba ist der Brunnen. A cechą charakterystyczną dla tego miejsca Berszeba to jest właśnie studnia. Es ist der Brunnen, wo es das wahre, das lebendige Wasser gibt. To jest ta studnia, w której jest ta prawdziwa woda żywota. Es ist der Brunnen, der von Christus spricht. I jest to źródło, które obrazowo mówi o Chrystusie. Er ist das Wasser des Lebens. On jest tą wodą życia, das jeder umsonst nehmen darf, którą każdy może za darmo wziąć, und das eine Speise, eine Nahrung für uns die Gläubigen ist. Która jest dla nas tym prawdziwym pożywieniem. Man merkt, wie so ein Bild in einer solchen Geschichte auch mal wechselt. Możemy zauważyć, że obrazy w takiej historii też się zmieniają. Und wir haben auch nicht immer nur kontinuierlich die gleiche Bildersprache in einem Abschnitt. Nie tylko w sposób kontynuacyjny te same obrazy to samo oznaczają w jednym zdarzeniu. So spricht hier in erster Linie Beerseba von Christus. Tu w pierwszym rzędzie właśnie ta miejscowość Berszeba mówi o Chrystusie als dem Ort des Segens, jako o tym miejscu błogosławieństwa, wo die wahre Segensquelle ist. Tam, gdzie jest to prawdziwe źródło błogosławieństwa. Noch zwei Sätze zu den Versen 20 bis 24. Jeszcze parę zdań co do wierszy 20-24. Ich glaube, dass diese Verse aus einem einzigen Grund stehen. Ja myślę, że te wiersze zostały zapisane tylko z jednego powodu. Weil Rebecca eingeführt werden soll. Że Rebecca miała być tutaj w końcu wymieniona. Und es ist in der Bildersprache dringend notwendig. A w tej mowie obrazowej jest to rzeczą nieodzownie konieczną. Denn ich sagte schon, nach seinem Werk und seiner Himmelfahrt. Bo ja już powiedziałem, że po jego dokonanym dziele i odejściu do nieba kam später der Heilige Geist auf diese Erde, Apostelgeschichte 2. Wiemy, że później przyszedł Duch Święty na ziemię, co czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich.
Und die Versammlung war gegründet. I tym samym zgromadzenie zostało ugruntowane, założone. Rebeka hier als ein Bild der Braut Christi. I tu Rebeka jest obrazem tej oblubienicy Chrystusowej. Auch wenn das Ganze erst später in Kapitel 24 entwickelt wird. Nawet jeżeli dopiero później w 24 rozdziale ta sprawa jest dalej rozwijana. Aber Gott muss es hier schon erwähnen. Ale Bóg musiał już ją w tym miejscu wymienić. Denn es war eine Folge des Werkes Christi. Dlatego, że to było jedno z tych następstw tego dokonanego dzieła przez Chrystusa. Und die zweite Folge war, dass Israel beiseite gesetzt werden musste. I drugim następstwem jest to, że Izrael musi być odsunięty na bok. Weil sie den Messias nicht erkannt, nicht angenommen, sondern verworfen haben. Dlatego, że oni tego Mesjasza nie poznali, nie przyjęli i odrzucili. Das wird dargestellt in Kapitel 23 durch den Tod Saras. A zostało to zobrazowane w 23 rozdziale poprzez śmierć Sary. Also am Ende von Kapitel 22 lernen wir, Christus knüpft an die Versammlung an. A więc pod koniec 22 rozdziału możemy się tego nauczyć, że Chrystus tutaj nawiązuje ten stosunek ze jego zgromadzeniem. Israel wird beiseite gesetzt, nicht mein Volk, Kapitel 23. I Izrael jest na bok odsunięty jako nie mój lud, o czym mówi 23 rozdział. Und Kapitel 24 beschreibt uns die Liebe von Isaak zu Rebekka. A rozdział 24 opisuje nam miłość Izaaka do Rebeki. Die Liebe von Christus zu seiner Braut. Tą miłość Chrystusa do jego oblubienicy. Ich denke, wir haben gemerkt, das Kapitel 22 ist nicht nur ein Geschichtsbuch. Ja myślę, że zauważyliśmy, że ten 22 rozdział to nie tylko jest księga historyczna. Es hat einen gewaltigen prophetischen Inhalt. Ale zawiera w sobie potężną treść proroczą. Und Gott erwähnt Dinge manchmal absichtlich nicht. A Bóg czasami celowo nie wzmiankuje jakiejś rzeczy, damit es in noch vollkommener Weise von seinem Sohn spricht. Aby ta rzecz jeszcze w doskonalszy sposób obrazowo wskazywała na jego syna. Und ich bin einmal gespannt in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott in der Herrlichkeit sind. A ja jestem już teraz pełen napięcia i czekam na tą chwilę, gdy będziemy już kiedyś u Boga w chwale. Was Gott noch alles für herrliche Schönheiten von seinem Sohn. Jakie to jeszcze Bóg wspaniałe strony piękności swojego syna nam pokaże. Im Alten Testament verborgen hat. A wszystkie one z pewnością były ukryte w Starym Testamencie. Was wir jetzt aufgrund unserer Schwachheit gar nicht erkennen können. Których my z powodu naszych wielkich słabości nie jesteśmy w stanie jeszcze odkryć. Es ist ein gewaltiger Gott. A więc jest to potężny Bóg. Und es ist ein gewaltiges Buch, das er uns gegeben hat. I jest to wspaniała księga, którą On nam darował.